Mówią na te ryby czerwone złoto. I to fakt. Po pierwsze, jest piękne. Po drugie, jest cholernie wartościowe. To wyprawa jednogodzinna moja na tym akwenie. Fakt, nie lubię pływać i wędkować, wolę stać na brzegu albo pod wodą. Ale tak wyszło. Zobaczcie, co wyszło. Generalnie Stanisław był nastawiony na zupełnie inne ryby. Tak czasem łapie, ale to jest dosyć rzadka sprawa. A jak już złapie, to jedną i tyle i wylądował. Ale czasem się uda. Widać, że jest dobrze. No ale zobaczmy. Na razie płyniemy. Zacząłem pływanie od godzin takich już pod wieczór zbliżających się, czyli na nic dużego nie liczyłem. Raczej liczyłem tylko na to, że zdążę wypić jakąś kawę, może coś procentowego, no i położę się w łódce spać, pomyślę sobie o tym, jak to było fajnie kiedyś i gitara. No i tak zrobiłem. Położyłem się w łódce, przyglądałem się na wiochę. W wiosce nic się nie działo. Jakby się działo, to bym popłynął do wioski. Tam popił, może przespał się u kogoś. Cholera, mówię. Spałem w łódce, pełen nadziei. Wstał dzień, ruszyłem na rybę dalej. Byłem dobrej myśli. Ten brzdęk kołowrotka mówi mi, coś się dzieje na rzecz. No to, mówię, zatrzymam łódkę. Sprzęt mocny. Major 19 kilo, żyłki mocne, nawet za mocne, nie miałem słabszych, to dałem taką. I mówię, jadę z tym. Ryba, jak widać, trochę się opiera, mówi, że ona nie jedzie z tym. Ja jadę, ona nie jedzie. No i weź, bądź teraz mądry i się dogadaj. Ktoś musi popuścić. Znaczy, niedobrze jest popuszczać, bo to też będzie śmierdzieć, ale no ktoś musi popuścić. Ktoś musi odpuścić i albo do łódki ryba, albo ja do wody. No tutaj jakaś musi być formalność. W każdym razie był pas klinowy. Zacięliśmy się i stoimy. Prawdę mówiąc, ta waga to nie jest jakieś mocne zagrożenie dla naszej wędki, w zasadzie żadnej dla kołowrotka. Ale tu jest głębina. Trzeba ją holować z głębin i ona jednak się bardziej opiera. Widać już ją i widać, o jakie czerwone złoto mi chodzi. Jest to piękna rybka, świetna rybka, ładna rybka i wartościowa rybka. A jak smakuje. Jak cholera. Tak, golec Kuory. To jest dzisiaj pierwszy i przyznam się od razu, że największy, jakiego dzisiaj złapałem. Ale łowiłem dosłownie godzinę. Znaczy dzisiaj. Materiał macie dzisiaj. Ja łowiłem wczoraj. Później byłem na imprezie. Później byłem na mieście. Skoczyłem jeszcze do kina. Później na hamburgery. Jeszcze chyba kurczaka jadłem. Tak. Czyli wiele się w moim życiu działo. Ale w każdym razie wczoraj około godziny spędziłem czas nad wodą. Ten był największy i najbardziej fajny. Złapałem trzy. I te trzy wam dzisiaj pokażę. Nie miałem czasu pływać więcej, ale dzisiaj być może sprawdzę. Faktem, ja lubię ten akwen, ale nienawidzę pływać łódką na tym akwenie. Dlaczego? On jest za mały, muszę kręcić się dookoła, muszę odwracać głowę i od razu wam muszę powiedzieć, że moim zdaniem jedna rzecz, która sprawia, że nienawidzę trollingu w tej grze, to jest to, że muszę się odwracać co chwilę. Uznaję, że powinny być tutaj jakieś dzwonki zamontowane, coś takiego, które informują mnie, że jest branie na wędce, a nie ja muszę łbem kręcić dookoła. Takie jest oczywiście moje zdanie. Byłoby zupełnie przyjemniej, wtedy mógł sobie płynąć, pić kawę, płynąć, myśleć o Justynie, jak było fajnie. Nie, to nie teraz. W każdym razie mógłbym sobie elegancko płynąć i myśleć spokojnie o czym chcę i łowić rybę. Być branie, to być chyba on numer dwa. Generalnie ten akwen jest piękny, faktycznie on jest ładny po tym, jak go zrobili. Czuję się tutaj komfortowo i piję dużo kawy wtedy, myślę ciągle bardziej o Justynie. Ale faktem, że te dzwonki, nie, byłoby zupełnie inaczej. To jest mały akwen, cały czas się kręcimy, nie? Lubię pływać na tunguski, ale zawsze jak skoczę na tunguską, to mnie do wody wciągają. No. O,
ten być drugi. Niewielki, ale jednak on, czerwony, czerwone złoto na to mówią. No i zarobię trochę. Płynę dalej, mówię, brakuje mi jeszcze jednego, no to trzeba go dorwać. To jest w ogóle fajne miejsce tutaj, gdzie dopływamy akurat w ten fragment akwenu. Tutaj często, gęsto udaje się go złapać. Czasem nawet takiego sporego. Jak było widać, mamy dwie wędki powyginane, czyli to, co Stanisław tutaj holuje, i jeszcze druga wędka wygięta. Jak widzicie, potencjometr też nie idzie zbyt daleko, bo żyłka jest za gruba. To jest rozwiązanie dobre tylko na pewną chwilę, a następnie jak się wszystko rozwali, to będziecie piać z bólu i nic z tego nie będzie. No ale nie miałem takiej żyłki, a nie nastawiałem się na nic dużego. Wiedziałem, że jak będzie jakiś atak dużej ryby, to po prostu wyłączę peceta, idę do Justyny. No i dlatego zdecydowałem się łowić na taką mocną żyłkę, bo trzeba kupić nową żyłkę, a ja ostatnio trochę oszczędzam, zbieram sobie, bo niewiele gram, no to jak gram, no to zbieram, no i zbieram gotówkę na co, na Justynę nie, to być trzeci dzisiaj golec Quarry, który mi się niesamowicie podoba, bardzo lubię te rybki, jak biorą i w ciągu dnia weźmie mi jeden nawet, to jestem zadowolony, już inaczej się czuję, do tego jakoś palię, tam jakiegoś lipienia, albo tego, co teraz holuję. Byłem głodny. Myślałem też o Justynie i mówię, coś byśmy zjedli po. No dlatego golca, mówię, jej nie dam. Na tyle to nie zasłużyła. Chodzimy ze sobą zbyt krótko. Ty bardziej po cichu. Szczupak jej wystarczy. Wziąłem szczupaka i mówię, wracamy do bazy. Justyna pewno czeka w chatce. Będziemy jedli. Znaczy później będziemy jedli. Wracając do chaty, mówię, przyda się jeszcze jej pokazać, że potrafię złapać inną rybę, bo golce jej nie pokażę, dlatego że cenne, zabierze mi Justyna. No to lipienia jej da. Będzie zadowolony. Niewielki, ale jednak wymiarowy, dam jej lipienia, szczupaka niech robi na kolację, a lipieniem niech się wypcha. No i noc spędzimy w domku. Nad jeziorem oczywiście. O ile nie będzie mi denerwować. Justyna za chwilę dostanie ode mnie ryby, jak widać jeszcze ciągle jest zima w Russian Fishing 4, a ja uciekam dalej. Trzymajcie się, cześć!